Cześć, ja mam na imię Tomek i zapraszam Cię na kolejne spotkanie w Excel Coffee Room, a tematem dzisiejszego spotkania będą tabele przestawne. O czym chciałbym dzisiaj powiedzieć? No nie będę tutaj mówił o jakichś tam podstawach, myślę, że każdy z Was dobrze wie, czym są tabele przestawne, ale powiem o kilku takich może znanych albo mniej znanych elementach. Ustawienia, bardzo ciekawa rzecz. Powiem Wam, w jaki sposób ja ustawiam tabele przestawne, ale też ważna rzecz, w jaki sposób ustawić domyślny format tabeli przestawnej. Powiem też o niuansach grupowania dat i co z tego wynika, powiązania, tak zwane powiązania pomiędzy tabelami. Powiem też, w jaki sposób przywrócić zmienioną wartość, jeżeli coś zmienimy przez przypadek w tabeli przestawnej. Też powiem kilka słów na temat grupowania ręcznego, do czego to można wykorzystać. Pokażę, w jaki sposób zastosować fragmentatory połączone, na przykład do stworzenia takiego odrębnego filtru. No i też pokażę na koniec taki mały trik, w jaki sposób zakładać filtry na pola wartości. Zatem słuchajcie, od razu już odkrywam tutaj nasz arkusz ustawienia. To jest myślę bardzo ważna i przydatna rzecz. Ja tutaj, może jeszcze odkryję tutaj moje arkusze, tabele, które tutaj pokazuję, one są budowane na podstawie tutaj arkusza TB i tu jest tabela TB buty i teraz będę się tutaj odwoływał właśnie do tej tabeli. No i teraz pierwsza rzecz z pewnością, jak tworzycie tabelę przestawną, ja już tu mam taką tabelę przestawną, ale załóżmy, gdybym chciał utworzyć wstawianie, tabela przestawna. Jeżeli ja już znam nazwę mojej tabeli, to mogę napisać TB buty, no i zobaczcie, OK, i w tym momencie utworzyła się tabela przestawna, nazwa, kolor. Ale teraz zwróćcie uwagę i porównajcie teraz sobie na przykład do tego, jak wygląda Wasza tabela. Jeżeli nigdy nie zmienialiście domyślnego formatu, to podejrzewam, że macie zupełnie inną tabelę. Jeżeli wejdziemy w projektowaniu, to podejrzewam, że macie chyba układ wersji, podejrzewam, konspektu, nie, raczej chyba wersji kompaktowej. Tak wygląda Wasza tabela. Ja osobiście najczęściej pracuję na układzie tabelarycznym, ale tak, słuchajcie, po kolei. Pierwsza rzecz dość istotna, którą należy wykonać w tabeli przestawnej, powiem Wam, co ja najczęściej robię, to opcję tabeli przestawnej, przechodzę do układ i formatowania, wyłączam tą cechę, automatycznie dopasuj szerokość kolumn podczas aktualizacji. Dlaczego? Jeżeli to jest włączone, ja sobie tutaj pozmieniam na przykład szerokości kolumn, w momencie, kiedy robię odświeżenie, to mi z powrotem program, akurat tak, teraz chyba wyłączyłem, zobaczmy, tak? Nie jest, tak, tu jest dopasowanie, tu jest wszystko OK, ale gdybym na przykład sobie teraz to poszerzył i robię odśwież, no to zobaczcie, że program mi zmienia. Ja tego nie chcę, dlatego najczęściej to wyłączam. To jest pierwsza ważna rzecz, ja to wyłączam. Druga, przechodzimy, słuchajcie, sobie do danych i też wyłączam zapis dane źródłowe z plikiem. Dlaczego? To wpływa też na zmniejszenie wielkości pliku, ponieważ wtedy wewnątrz programu jest zapisywanych mniej danych. I myślę, że na ostatnia, najciekawsza rzecz to jest ta cecha, liczba elementów do zachowania w każdym polu. I tutaj domyślnie program ustawia nam na układ automatycznie. I teraz powiem Wam, o co tutaj chodzi. No dobra, tutaj słuchajcie, to sobie jeszcze ewentualnie wykasuję tą, słuchajcie, tabelę. Mogę sobie wyczyść wszystko, zostawię jedną tabelę i pokażę Wam, o co chodzi. Otóż jest to związane z czymś takim, że w domyślnej, znaczy w pamięci tabeli pozostają stare dane. No i patrzcie, jeżeli ja mam tutaj na przykład typy, no to zobaczcie, że mam casual, inne, ochronne, sandały, sport, szpilki i mam jakieś szpilki XX. Teraz przejdziemy do mojej tabeli buty, tabela buty i teraz zobaczmy, czy mamy coś takiego jak szpilki XX, tak? Tutaj mamy typ i zobaczcie, czy mamy szpilki XX. Mamy. Zobaczmy sobie tutaj na szpilki XX. Faktycznie takie szpilki istnieją, tak? OK. No i teraz zobaczcie, co się stanie, jeżeli ja wejdę tutaj, odświeżę moją tabelę. OK. I teraz układ jest. Jeszcze raz wrócę tutaj. Ustawię sobie zachowanie, dopasowanie szerokości kolumn, danych. Teraz mam układ automatycznie. No i OK. I teraz przejdę do tabeli buty i te szpilki XX skasuję, czyli zrobię normalnie szpilki. Enter. I w tym momencie ja już nie będę miał danych takiego pola wartości szpilki XX. I teraz zobaczcie, odświeżę, odśwież.
I teraz, jeżeli przejdę do typ, to zobaczcie, że dalej tutaj w filtrze występują szpilki XX. Czyli tutaj wskazywałoby na to, że te dane są. Jak zrobię OK, to nie ma żadnych danych. I to właśnie jest związane z tą cechą. Jeżeli natomiast teraz przejdę do opcji tabeli przestawnej, dane i tutaj zaznaczę brak, zrobię OK i teraz odświeżę, to w tym momencie te szpilki X nieistniejące z tą znikną. Także to pokazuje, do czego warto to stosować. Ostatnio gdzieś na forum właśnie ktoś zadawał pytanie, dlaczego tak jest, że tutaj nagle występują jakieś nieistniejące pozycje. No właśnie dlatego jest to związane z tą cechą. Także to jest druga taka kolejna rzecz, którą warto zrobić. Kolejna jeszcze rzecz, ja od razu jak generalnie tworzę tabelę przestawną, to od razu przechodzę do formatu liczby. O tutaj, do tej trzeciej, czyli tak, prawy przycisk, format liczby i zazwyczaj, jeżeli ja analizuję sobie dane liczbowe, to zazwyczaj separator bez miejsc dziesiętnych, w zależności od tego, co analizuję i wtedy to jest dużo bardziej czytelne. I teraz słuchajcie, kolejna bardzo ważna ciekawostka. Słuchajcie, co zrobić, żeby ta tabela ustawiała się dokładnie w takim formacie, jakim chcę. Dzięki, że oglądasz ten film i mam dla Ciebie krótką informację. Excel to tylko część przestrzeni, w jakiej się obracam. Na co dzień zarządzam firmą Xmart, gdzie tworzymy systemy informatyczne do zarządzania procesami produkcyjnymi oraz handlowymi. Prowadzimy także szkolenia oraz realizujemy indywidualne projekty w oparciu o naszą autorską metodologię budowy aplikacji w Excelu, ale z wykorzystaniem baz MS SQL. Jeśli chciałbyś poszerzyć swoje kompetencje lub też usprawnić wybrane procesy w swojej organizacji, to zapraszam na nasze strony. Otóż tutaj na karcie plik, plik, wybieramy opcję i teraz zobaczcie, przechodzimy do dane i tutaj jest taka opcja edytuj układ domyślny. I teraz zobaczcie, co możemy zrobić. Możemy sami tutaj przejść do opcji tabeli przestawnej i ustawić, jaki typ chciałbym tabeli przestawnej, czyli pewne dane. Czyli zobaczcie, tutaj mogę od razu wyłączyć, czyli dopasowanie szerokości kolumn i wówczas, kiedy będzie tworzona nowa tabela, to ona już tej cechy nie będzie miała. Ale jest jeszcze fajna rzecz. Jeżeli macie zdefiniowaną już tabelę przestawną, to możecie stanąć kursorem, tak jak ja tutaj stoję, gdzieś w obrębie tabeli i możecie zaimportować. I w ten sposób możecie ustawić taki format tabeli, który dla Was będzie najbardziej tutaj korzystny i ja z tego oczywiście korzystam. No dobrze, słuchajcie, idziemy teraz dalej. Grupowanie dat i rozpinanie danych źródłowych. Powiem Wam, o co chodzi. OK, zobaczcie, tu mam jedną tabelę. Ja sobie tą tabelę tutaj skopiuję. Pamiętajcie, że jeżeli kopiujecie tabelę przestawną, to także z polami filtru i robię sobie Ctrl-V. OK, no i zobaczcie, mam dwie takie same tabele. I teraz, co tutaj zostało zrobione? Jeżeli przejdziemy sobie, to zobaczmy na ustawienia pól, że tutaj mam zgrupowane dane. No a zobaczcie, co by się stało, gdybym w drugiej tabeli na przykład nie chciał mieć danych zgrupowanych po miesiącu i chciałbym dokonać rozgrupowania. No i zobaczcie, co się stało. Jeśli rozgrupowałem dane, czyli miesiące, dane, daty w drugiej tabeli, to automatycznie tabela ta też tutaj nastąpiło rozgrupowanie. No i to jest taki dość nieprzyjemny tutaj aspekt. Więc jeszcze raz pokażę. Tutaj sobie zrobię zgrupowanie i tu mam miesiące i tu miesiące. I teraz z czego to wynika? Pamiętajmy, że jeżeli ja skopiowałem tabelę, to ta tabela i ta tabela tak naprawdę korzystają z jednego źródła danych, takiej wewnętrznej pamięci. W związku z tym, jeżeli tutaj zgrupowanie, to automatycznie ono tutaj wystąpi. I teraz powiem Wam, co można zrobić? Są dwie metody, żeby dokonać tak zwanego rozpięcia tabel. Jak to zrobić? Pierwsza rzecz, co możecie zrobić, to możemy sobie skopiować taką tabelę tutaj, czyli Ctrl-C, robię Ctrl-N, czyli otwieram jakiś sobie tam nowy w ogóle scrollsheet i robię sobie Ctrl-V. OK, i teraz co trzeba zrobić? Trzeba zrobić odśwież. I teraz, jeżeli już odświeżyłem, robię Ctrl-C i z powrotem wkleję moją tabelę do tutaj do pliku. I teraz zobaczcie ciekawostkę, że tutaj jeżeli rozgrupuję, no to patrzcie, rozgrupowanie tutaj nie wpłynęło. W ten sposób dokonałem rozpięcia źródła tych tabel. Tylko teraz pamiętajcie jedna rzecz, jeżeli ja odświeżam
tabele, które są ze sobą powiązane, to one się odświeżą, natomiast ta tabela się nie odświeży. Także tutaj o tym trzeba pamiętać. Jest jeszcze inna metoda. Ja tutaj powiększyłem. Jest stara metoda kreatora tabeli wykresów przestawnych. Możecie to sobie dodać. Ja na przykład mam tutaj dodany taki na górze taki przycisk. Możecie do paska narzędzi szybki dostęp. On się nazywa kreator tabeli przestawnej i wykresu przestawnego. Jest to stara forma. Jeżeli to kliknę, to pojawia się taki kreator i on tutaj pozwala na stworzenie właśnie tabeli z opcją odpięcia. Także to jest jeszcze taka druga metoda, w zależności od tego. I wtedy już można na etapie jakby tworzenia tabeli określić, czy ja chcę, żeby moja tabela była odpięta. No dobrze, słuchajcie, idziemy do kolejnej ciekawostki. Pokażę Wam na przykładzie. Tutaj mam takie dane i zobaczcie, co się stanie, jeżeli ja tutaj stanę na komórce E14 i zamiast sport napiszę sporcik, enter. Teraz zobaczcie, sporcik dokładnie tutaj zmienił się w każdym innej tutaj wierszu, gdzie występuje. No i teraz to jest z jednej strony fajna rzecz, ponieważ możecie sami zmieniać, modyfikować tutaj takie wartości, ale jeżeli zrobicie odśwież, to zobaczcie, że sporcik zostaje. No, czasami to, wiecie, jest gorzej, bo ktoś na przykład coś się pomyli, wpisał jakąś wartość, no i nie wie, co zrobić. No ja w tym momencie, jak pamiętam, zrobiłem Ctrl Z, ale czasami już jest musztarda po obiedzie. I co wtedy zrobić? No niestety, zwykłe odświeżanie nic tutaj nie daje. Ale jest jeden trik. Robimy tak. Pokaż listę pól. I co robicie? Bierzecie ten typ, czyli ta kolumna, w której dokonaliśmy zmiany, wyrzucamy ją z powrotem. Teraz odświeżamy naszą tabelę, ale przy wyjętym tym polu i z powrotem biorę typ i zobaczcie, co się stało. Z powrotem mam sport. Także jest, jak widać, zawsze w Excelu możemy znaleźć rozwiązanie. No właśnie, kolejny ciekawy temat. Wiecie, grupowanie ręczne, co to takiego jest? No zobaczcie, że ja mam taką tabelę i załóżmy, że chciałbym takie grupy sezony jak jesień, weźmy na przykład zima i zima, wiosna, zgrupować, czyli z kontrolem zaznaczyłem te trzy pola, teraz prawy przycisk i robię grupuj. I teraz zobaczcie, że powstała zupełnie nowa grupa. Natomiast te pozycje, których ja tutaj nie zaznaczyłem, one mają domyślnie tą samą wartość. Także to jest bardzo fajna metoda, ponieważ powstała nam zupełnie nowa metoda grupowania. Tu jeżeli kliknę, mogę sobie napisać na przykład zimowe. I teraz jeszcze podam jeden ciekawy trik, ponieważ zobaczmy, że jeżeli wejdziemy tutaj w pole listy pól, to tutaj się pojawiło pole sezon 2. No i teraz zobaczcie, ja mogę sobie na przykład wycofać z tej tabeli to pole, ale no i tak tutaj zostanie. I teraz mógłbym sobie na przykład wstawić fragmentator do tego sezon 2. No i w ten sposób możemy sobie założyć takie własne fragmentatory, nawet jeśli one nie istnieją. Czyli zobaczcie, klikam sobie zimowe i mam już od razu trzy grupy. Także to kolejna ciekawostka związana właśnie z tabelami przestawnymi. A teraz też, jak już tutaj wcześniej zahaczyliśmy o temat fragmentatora, to powiem Wam, pokażę Wam pewien trik, który można stosować jako filtrowanie. I tutaj zobaczcie, jak tutaj to działa. Tutaj sobie skasuję. Załóżmy, że tutaj mam pole nazwę i oczywiście mógłbym sobie tutaj filtrować po nazwie, ale zobaczcie, zwrócę uwagę na jedną rzecz. Załóżmy, że chciałbym sobie zrobić bodki. To teraz on mi tu zaznacza wszystkie elementy i dość ciężko jest wybrać jeden. I teraz pokażę Wam, co możemy zrobić. Więc ja sobie tutaj wybiorę na przykład jakieś jedne buty. Mam taką tabelę. Ja tutaj zrobię następującą operację. Skopiuję sobie moją tabelę tutaj, czyli robię, ona musi być cała zaznaczona. Idę sobie gdzieś tutaj, Ctrl C. OK, czy ona... Ctrl V. To znaczy, nie, chyba coś nie tak kliknąłem, czyli Ctrl C, kopiuję tutaj, tak, i tutaj ją enterkiem damy, mamy taką tabelę. I słuchajcie, co teraz zrobimy? Tak, sezon sobie tu wyrzucimy, sezon tak, typy nie, zobaczcie, wyrzucę wszystko. Tutaj daty zakupu nie ma, typu nie ma, a nazwę sobie zostawię w samym filtrze, zostawię nazwę. To jest dokładnie to, co tutaj istnieje. I teraz kolejną rzecz to powiążę te dwie tabele za pomocą wspólnego fragmentatora. Ja już tu mam taki fragmentator, ale pokażę Wam, jak to zrobić od początku. Robię tutaj sobie, kasuję. Czyli tutaj mam drugą tabelę przestawną, więc robię tutaj sobie wstaw fragmentator i ja sobie wybiorę fragmentator po nazwie. OK.
No i mam sobie tutaj taki fragmentatorek, ale teraz ja wejdę sobie jeszcze w cechę fragmentatora, fragmentator połączenia raportu i zobaczcie, że mam jeszcze tutaj w moim arkuszu fragmentator, mam jeszcze drugą tabelę. Ta tabela też jest, zobaczmy może jak ta tabela się nazywa, bo będę chciał z tą tabelą powiązać. Opcje tabeli przestawnej, to jest czwórka, ok. Czyli ja teraz, jak stanę na tym fragmentatorze, to połączę sobie moją tabelę tutaj jeszcze z tą tabelą, czwórką, ok. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli ja tutaj wybieram baleriny, to automatycznie tutaj pojawiają się dane. I teraz co możemy zrobić? To możemy ukryć, ale możemy zrobić sobie w taki sposób, że chowamy to i zostawiamy sobie tylko taki mały x-ik. I on będzie nam służył do tego, żeby na przykład sobie szybko zdjąć wszystkie filtry. Oczywiście tutaj tego nie mogę zrobić. Dlaczego? Ponieważ ta tabela chce się tutaj jakby wjechać na ten obszar. Co trzeba zrobić? Trzeba sobie to skopiować, tylko pokażę Wam jedną rzecz. Jeżeli tak zrobię, Ctrl-C, gdzieś na przykład tutaj, Ctrl-V, ok, to tutaj mamy taką tabelę. Da się tak skasować. Ewentualnie najlepiej byłoby zrobić Ctrl-X, tak, i to sobie przeniesiemy gdzieś tutaj, tak, i mamy na przykład tutaj, czyli mam coś takiego. I teraz tutaj jest to bardzo fajna metoda do tego, żeby sobie filtrować. Czyli mogę sobie napisać na przykład, jeżeli wyłączę tutaj zaznacz wiele elementów, czyli wybieram pewien element, szukam sobie na przykład Adida i teraz zobaczcie, że mam, pojawiają się dwa produkty, robię klapki Adidas OK i w ten sposób bardzo szybko tutaj filtruję drugą tabelę przestawną. Także myślę, że czasami można taką ciekawą rzecz zastosować. I na koniec, słuchajcie, jeszcze tylko taka ciekawostka. Zobaczmy, tutaj w obszarze pola wartości, tutaj, czyli w tej części, nie mamy filtrów, tak? Te filtry mamy tutaj, natomiast w tym obszarze tego nie mamy, ale jest pewien magiczny trik i on polega na tym, że trzeba kliknąć, stanąć gdzieś tutaj, czyli na skraju naszej tabeli, tutaj, mogą prawdopodobnie tak, chyba tutaj na dole też zadziała, ale stanę sobie tutaj, robię Ctrl-Shift-L i zobaczcie, co się stanie. Stało, pojawiły mi się filtry. I teraz mogę też filtrować też po wartościach, mogę też filtrować po sumie. A gdybym chciał zdjąć te filtry, robię Ctrl-Shift-L i tutaj znaczki filtrowania zniknęły. Ok, słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Jeżeli ten film podobał Ci się, zostaw mi swój komentarz, daj mi lajka i oczywiście zapraszam ten temat, jeżeli chodzi o tabele przestawne. Jeśli macie pytania, to zapraszam. W każdy wtorek o godzinie 10 robimy krótkie spotkania. Ja już nie będę tutaj omawiał szczegółów, ale gdybyście mieli pytania związane z tym, co właśnie dzisiaj pokazywałem, to bardzo serdecznie zapraszam. No i do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam, Tomek.